Witajcie, jak co tydzień zapraszam Was na top 5 od Gizmodo.pl. Na dobry początek żarłoczna niszczarka przemysłowa, która zjada dosłownie wszystko. Uznaliśmy, że obejrzenie tych scen to dobry sposób na odstresowanie się przed nadchodzącym poniedziałkiem. Kontynuujemy temat recyklingu. Czy duże amerykańskie firmy produkujące torby foliowe pozwały Chico Bag, która sprzedaje siatki wielokrotnego użytku? Powód? Produkty konkurencji niosą niepowetowane straty. Ponieważ nie wiemy, jak to skomentować, pokazujemy Wam potwora z toreb, mającego uświadomić nam, ile zużywamy jednorazówek. Na miejscu trzecim genialny pomysł Chińczyków. W państwie środka ma powstać idealna kopia austriackiego Hallstatt, turystycznej Mekki o pięknych widokach. Można tym samym powiedzieć, że azjatyckie podróbki weszły na zupełnie nowy poziom. Tak wyglądało Audi R18, gdy zostało potrącone przez inny samochód zaraz po starcie wyścigu Le Mans. Ciężko w to uwierzyć, ale kierowca przeżył ten dramatyczny wypadek. Całą sytuację skomentował lakonicznym: cieszę się, że żyję. Na miejscu pierwszym prawdziwa historia, która przyczyniła się do powstania słynnego ostatnio zdjęcia. Widoczna na fotce para nie całuje się. Chłopak próbuje pocieszyć dziewczynę ranną w wyniku zamieszek. Jak widać, pozory naprawdę potrafią zmylić.